Dziwnym zbiegiem okoliczności podczas lockdownu związanego z koronawirusem w Niemczech zmarł Rolf Hochhuth, autor słynnej sztuki Der Stellvertreter, czyli Namiestnik. Dzieło to obmyślone i sfinansowane przez sowieckie tajne służby zostało wystawione w Berlinie w 1963 roku. Potem Przetłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie. Takim sposobem, przekaz, który rzucał cień na działalność Piusa XII podczas wojny, w kilka miesięcy rozprzestrzenił się niczym zabójczy wirus. Ponętny manicheizm, którym przepojona jest sztuka, będąca jedynie teatralną konfabulacją, przyczynił się do umocnienia historycznego fałszerstwa. Nie lękajmy się nazywać rzeczy po imieniu. Dzieło to jest niezwykle żywotną kreacją, jednym z wielu wytworów sowieckich tajnych służb. Szczęść Boże! Mówi Jan Franczak w programie BookTube na kanale PCH24 TV. I jak w każdym odcinku zachęcam Państwa do wspierania tej niezależnej telewizji zarówno finansowo, jak i poprzez subskrypcję, polubienia i udostępnianie linków. Jeśli ktoś chciałby przeczytać krótko o sprawie oczerniania Piusa XII, to trochę miejsca poświęcił temu tematowi w swoim zbiorze Komu Polska Przeszkadza? Piotr Wit. Prezentowałem tę książkę w BookTube w zeszłym roku. Autor przytoczył tu m.in. słowa Jeana Yves Rieu, że, cytuję, proces wytoczony Piusowi XII jest fantastycznym przykładem odwrócenia opinii publicznej. Pod koniec wojny Pius XII uchodził za papieża pokoju Dzisiaj uchodzi za papieża Hitlera. Koniec cytatu. Piotr Wit, opisując manipulacje oczerniające Ojca Świętego, w których upowszechnianiu mieli swój udział, usłużni i sprzedajni artyści oraz publicyści, pisał też o wyrazach wdzięczności samych ocalonych Żydów tuż po wojnie. Szczegóły można znaleźć w jego publikacji. Ale mamy teraz coś obszerniejszego. Otóż przytoczony na początku fragment pochodzi z książki Johanna X. Biuro papieża, Pius XII i Żydzi, która ukazała się w zeszłym roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. To praca kierownika archiwów historycznych w Sekretariacie Stanów Watykanu i opierająca się na materiałach często do tej pory niepublikowanych. Które w tych archiwach są przechowywane. Autor zarówno obficie cytuje zachowane dokumenty, jak i ilustruje swoją książkę reprodukcjami z archiwów, także tymi bardzo drastycznymi. Nie wiem, czy dla każdego będzie to lektura równie fascynująca i wciągająca. Ale z pewnością jest to praca o niebagatelnym znaczeniu dla poznania prawdy o działalności kościoła w czasie II wojny światowej, jego stosunku do nazistów i do zagłady Żydów. Lektura też przygnębiająca, gdy czyta się zarówno o losach poszczególnych wymienionych tu z imienia osób, jak i całych społeczności, tych setkach czy tysiącach anonimowych istnień ludzkich, które w okrutny sposób zostały unicestwione. Autor postanowił cały zgromadzony materiał podać w formie atrakcyjnej, tak aby nie zanudzać czytelnika, a jednocześnie wciąż opierać się na konkretnych dokumentach i zachowanych świadectwach. Jak sam napisał we wstępie, inspiracją stał się dla niego Dekameron Giovanniego Boccaccia, a poszczególne rozdziały swojej publikacji określił mianem historii i kronik. Można powiedzieć, że są to historie i kroniki zagłady, jak i nieustannych starań Stolicy Apostolskiej, by ocalić jak najwięcej istnień ludzkich. Publikacja zadaje kłam fałszowi, jakiego się dopuszczono z powodzeniem przy udziale służb sowieckich. twierdzenią, że papież Pius XII nie zrobił nic, by ocalić społeczność żydowską. Bezczelne kłamstwo, którego kwintesencją jest formuła papież Hitlera, zostaje podważone w zasadzie na każdej stronie tej książki w oparciu o dokumenty, które świadczą o tym, że, jak pisze X, cytuję: papież zorganizował całą siatkę potajemnych dróg ucieczki stanowiących ratunek dla ludzi w niebezpieczeństwie. I nadzorował siatkę księży, działającą w całej Europie w jednym celu ratować życie ludzkie. Koniec cytatu. I dodajmy, że pochodzenie etniczne nie miało tutaj znaczenia. Jakby nie ułatwiając sobie zadania, autor zaczyna od przypadku skandalicznego, drastycznego przypadku Słowacji, gdzie prezydentem kraju był wówczas, w czasie II wojny światowej, przecież ksiądz katolicki Józef Tiso. Zaś premierem Wojtek Lazar tuka, który chwalił się regularnym przystępowaniem do sakramentów. Co najmniej tak jak, ośmiele się porównać, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który na przykład chwali się regularnym odmawianiem różańca. Oczywiście Joe Biden nie jest winny zagłady Żydów i nie deportuje ludzi do obozów koncentracyjnych, ale niestety ma na swoich rękach krew niewinnych dzieci nienarodzonych. Po prostu nie sposób nie widzieć tych analogii historycznych. Przypadek Słowacji i Józefa Tiso, tu opisany, a także kolejne historie zawarte w tej książce, pokazuje, jak bardzo uważać, lawirować i dobierać słowa musiała dyplomacja watykańska, by chcąc pomóc ludności żydowskiej, jednocześnie nie zaszkodzić. A szanse na powodzenie były często znikome. Czego przykładem jest choćby sprawa transportów żydowskich kobiet, które według przypuszczeń wywożono na front wschodni, by służyły niemieckim żołdakom za prostytutki. Okazało się niestety, że wysiłki urzędników watykańskich przyniosły skutek odwrotny: deportacje się tylko nasiliły. Innym takim przykładem jest choćby opisana tu szczegółowo historia wysłanej z Watykanu w 1943 roku, po wielu poprawkach, dobieraniu każdego słowa oraz dyskusji wysokiej rangi kardynałów, noty do władz niemieckich w Berlinie. Celem było zaprotestowanie przeciwko prześladowaniu katolików w tak zwanym kraju Warty, utworzonym na okupowanych ziemiach Polski, a także generalnie w okupowanej Polsce. Na reakcję stolicy apostolskiej czekali Polacy, a sami Niemcy podsycali tylko ich przekonanie, że Polska została przez Ojca Świętego opuszczona. Inicjatywa niestety zakończyła się fiaskiem. Jak widać z protokołów posiedzeń w Watykanie, zdawano sobie sprawę, że dopiero w przyszłości, po otwarciu archiwów, będzie jasne, co tak naprawdę dyplomacja watykańska robiła dla Polski, i że oskarżenia o bezczynność były bezpodstawne. Opisana tu przy okazji martyrologia duchowieństwa katolickiego zasługiwałaby na osobne omówienie. Jeśli ktoś ma jakieś złudzenia co do stosunku hitlerowców do Kościoła katolickiego, to przytaczane tu statystyki mówią same za siebie. A jak wyglądało to na Słowacji, w kraju rządzonym przez nominalnie katolickiego księdza? Pewien jezuita z miasta Hrinowa opisywał kraj jako nazistowską kolonię, której 75% przemysłu znajduje się w rękach nazistów. Donosił również, że Słowacja musiała przyjąć 10 tysięcy Młodych Niemców z Hitler Jugend, którzy mają zakaz wchodzenia do kościołów, nawet jeśli byli wychowani w wierze chrześcijańskiej. Ci młodzieńcy są bezczelni. Kiedy defilują, muszą śpiewać taki refren. Jezus był synem Żyda, a jego matką była Maria Kon. Owa Maria Kon była bohaterką żydowskiego ruchu oporu Marianną Kon. Dalej jezuita pisał. W szkołach nazistowskich Chrystus jest przedstawiany jako godny pogardy Żyd, a doradca do spraw niemieckiej propagandy wygłasza wykłady o tym, jak sparaliżować i unicestwić wpływy Kościoła. Premier Tuka codziennie przyjmuje komunię świętą, lecz stał się ślepym narzędziem nazistów. Wartościowi ludzie coraz bardziej wycofują się z życia publicznego i administracji państwowej, podczas gdy księża apostaci, wolnomularze i inne mroczne indywiduła przejmują kierownictwo sfery publicznej, pobierając za to astronomiczne wynagrodzenie. Poruszający jest fakt, że zbudowana przez Piusa XII siatka starała się pomóc zarówno całym grupom Żydów, jak i osobom indywidualnym, z pozoru nikomu ważnemu. Nie były to postaci znane, ale to była przecież czyjaś córka, czyjś syn, matka, ojciec, czyjaś żona lub mąż. Musiano też podejmować dramatyczne decyzje, które wydają się z dzisiejszego punktu widzenia szokujące, jeśli nie zna się szczegółów i nie rozumie kontekstu. Jak na przykład wówczas, gdy starając się pomóc osobom, którym przecież groziła pewna śmierć, brano pod uwagę to, czy prowadzą się moralnie. Nim ktoś pierwszy rzuci kamieniem, niech najpierw przeczyta tę książkę. Oczywiście pomoc niesiono nie tylko drogą dyplomatyczną, ale też udzielając schronienia. W kościołach, klasztorach i na terenie samego Watykanu. Gdybym chciał się do czegoś w tej publikacji przyczepić, to zwróciłbym uwagę na język na przykład powtarzające się tu słowo okropieństwa, zamiast, jak mi się wydaje, bardziej prawidłowego okrucieństwa. Kuriozalne są też takie określenia, jak na przykład inwazja nazistowska. Nie jestem też przekonany, czy próba nadania przez X'a bardziej atrakcyjnej formy swojej relacji się w pełni powiodła. Sam podchodziłem do tej książki kilka razy, ale nie zmienia to faktu, że jest to publikacja niezwykle ważna dla poznania prawdy o działalności Watykanu w czasie II wojny światowej. Krótkim przeglądzie nowości wydawniczych i ciekawych publikacji, tym razem dwie niewielkie książki dla dzieci i młodzieży z wydawnictwa Freedom. Wprawdzie nie są to najnowsze publikacje tej oficyny wydawniczej, ale dość świeże, bo z zeszłego roku i sądzę, że warto się nimi zainteresować. Niestety, także w Polsce pojawiają się coraz częściej książki dla młodzieży i dzieci, których celem jest zdecydowanie psucie młodego pokolenia. Pod pozorem szerzenia, na przykład tolerancji i to nie tylko w popularnej sieciówce z hamburgerami. Pierwsza z tych książek to Święty Pius X, chłopiec z farmy, który został papieżem autorstwa Waltera Diethelma w tłumaczeniu Stefana Dziekońskiego. W gruncie rzeczy, w dzisiejszych czasach, to książka idąca pod prąd i promująca człowieka, który przeciwstawił się modernizmowi w kościele. Może warto podsunąć ją jako lekturę młodemu człowiekowi, zwłaszcza chłopcom. Książka Dithelma z pewnością promuje pozytywne i prawdziwe wartości. Kto wie, może w jakimś chłopcu rozbudzi marzenie, by służyć Kościołowi jako kapłan, i stanie się on potem wybitnym hierarchą katolickim. Druga publikacja to Sekret Maryi wyjaśniony dzieciom, także w tłumaczeniu Stefana Dziekońskiego. Jak pisze anonimowy autor, zwracając się do dzieci w pierwszym rozdziale, cytuję: Oto sekret, który pomoże wam zostać świętymi. Już od bardzo długiego czasu dorośli znali, praktykowali i cenili go sobie tak bardzo, że teraz pragną przekazać go wam. Jak więc zostać świętym? Jaki to sekret, który Bóg objawił Ludwikowi Marie Grignon de Montfort? O tym można dowiedzieć się z książki. Może ona być też przewodnikiem dla rodziców i katechetów, jak przekazać ten sekret dzieciom. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube z Panem Bogiem.